Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Master of Orion. Kolejna sesja nagraniowa. No to co, zaczynamy nasz teatrzyk. Było to? Tak, jest. To było to. Dobra. Mamy tutaj nawet całkiem niezły budżet. Chciałem powiedzieć wojskowy, tak? Technologiczny. Nasi naukowcy mają sporo pieniędzy, będą mieli więcej, bo to jest w sumie zawsze. Ja gram w cywilizację, ja gram w Master of Orion, Galactic Civilizations, nie wiem, no, Endless Space mi się nie podoba, ale Space Empires, tak, te wszystkie 4X kosmiczne, to zawsze w moim państwie naukowcy mają największy budżet, bo uważam zasadniczo, że technologicznie to każda cywilizacja powinna iść, znaczy technologicznie powinno się górować nad przeciwnikiem komputerowym, tak? Wtedy ma się tą rozgrywkę łatwiej, na przykład mniejszym kosztem floty można zbudować mniejszym kosztem floty można zbudować potęgę, tak? Bo im większa technologia, tym większa jakość statków i tym mniej tych statków trzeba produkować. A jeżeli mniej statków, no to mniejsze koszty, tak? I no wiadomo, że im mniejsze koszty, tym lepiej. A w tym przypadku im mniejsze koszty okrętów, tym większa produkcja, tak? Można lepsze statki, większe budować. Zresztą właśnie, wiele rzeczy na początku też nie omówiłem z racji tego, że między innymi właśnie budowy statków, tak? Tutaj mamy przycisk design, tego nie omawiałem, bo doszedłem do wniosku, że jeszcze nie będziemy tego, no po prostu nie będziemy z tego korzystać. Opowiem to, jak będziemy tworzyć sobie nasz pierwszy statek, a mam nadzieję, że to niedługo nastąpi, bo propulsion, czyli napęd, mamy znaczy no planetologia, tak? Przepraszam, nie napęd, tylko planetologia. Planetologia nam się tutaj ładnie rozwija. Dobra, możemy sobie dać nową turę, nie? O, force fields, tak? Tutaj będą nam się rozwijały, tutaj nam się rozwijają. Już zwiększymy się nam żarówka, tak? W force fieldach. No i zgubiłem się, tak? O czym to ja... Aha, no wiele rzeczy nie omawiałem, tak? Na przykład też nie omawiałem szczegółowo okienka raz, no bo tutaj na razie jeszcze nikogo nie poznaliśmy, tak? Szczegóły takie jak wywiad, jak właśnie tworzenie statków, jak walki kosmiczne, jak zdobywanie planet, jak ich bombardowanie, bo bombardować też będziemy, a co? Pokażę wam chociaż przynajmniej raz, chociaż... Powiem wam szczerze, że ja wolę bardziej zdobywać planety niż je bombardować, bo bombardowanie planet sprawia, że no, trzeba wszystko odbudować od początku, tak? A przyjmując planety, przyjmujemy zbudowane na nich fabryki, a jeżeli tych fabryk jest dużo, no to możemy też przyjąć jakąś technologię pod warunkiem, że w danej dziedzinie komputer jest od nas lepszy. Coś się zdarzy, bo drzewko technologiczne w tej grze jest dosyć losową sprawą. Dlatego też no, mamy... możemy mieć taką sytuację, że na przykład
Nam się tutaj na razie w napędzie wynajdują tylko same ogniwa paliwowe. Ale na przykład inna cywilizacja jednocześnie w tym samym czasie. O, za chwilę będą pola siłowe, świetnie. Inna cywilizacja w tym czasie, tak? Na przykład, nie wiem, kogo my tu mamy. Powiedzmy, Mrszanie, tak? Albo Alkari, albo Meklarowie, albo Klakonie, albo Sakra, albo. Będą na przykład mieli napędy już, znaczy silniki, tak? W dziedzinie proportion. Coś, czego my nie mamy. I będziemy mogli się albo wymienić z nimi na coś, albo. No, generalnie wdać się z nimi w konflikt wojenny, bezpośrednio im to przejąć, znaczy ukraść, znaczy zdobyć, tak, zdobywać planetę odpowiednio rozwiniętą, albo też wywiadem. Tak, tutaj będziemy mieli opcję zwiększenia budżetu na wywiad dla danej cywilizacji i będziemy mogli, dzięki temu tutaj też nam się pojawią takie trzy przyciski, tak? Hide, espionage i sabotaż, ale o tym później wam powiem. No dobra, no to jedziemy dalej. Force fields, planetology, kurde. No, ale nam się tutaj ładnie budżet zwiększa. O. Okej, mamy do wyboru teraz tak, klasa czwarta deflektorów, albo tarcza planetarna. Tak się zastanawiam właśnie teraz, co by tutaj dać, czy tarczę planetarną, czy deflektory. Zasadniczo powiem tak, tarcza planetarna się przydaje, bo ona jakby redukuje obrażenia powodowane bombardowaniem na mapie bitewnej, bo tak, bo jeszcze można bombardować planety na mapie bitewnej. Wtedy bombarduje się z reguły bazy znajdujące się na planecie. No i wtedy, gdy budujemy takie bazy, to jednocześnie się nam buduje taka tarcza planetarna, tak? I ona jest dosyć skuteczna, ale ma ten minus, że się długo buduje. Deflektory, no to wiadomo, tak? Lepsza klasa deflektorów też zwiększa redukcję obrażeń od broni promienistej. Tak, absorbuje 4 punkty obrażeń z wszystkich ataków. Wszystkich? Serio? Kurde, i teraz co by tu... dobra, niech będzie ta deflektor. Osobiście wolę wybierać deflektory niż tarcze te planetarne, bo jak mówię, tarcze planetarne zwiększają drastycznie koszty budowy tutaj baz. One się długo budują i trzeba naprawdę poświęcić sporo czasu i środków, żeby je wybudować. Dobra, kolejna tura. Planetologia. I ty masz tutaj, panie. Mógłbym ci tutaj trochę przyspieszyć, ale no właśnie to jest. Nie. Przy 45 zostaniemy. Dobra, ale tutaj się nam kończy odcinek, więc do następnego. Ja byłem Julius Wendel i to był Master of Orion. Do następnego odcinka. Na razie.